Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie Detroitowy bicik w stylu folkiego. Także zacznę sobie od jakiejś melodii w pianinie, potem dodam jakieś stringsy i przejdziemy sobie do perkusji. Ok, także załadowałem sobie dwa dźwięki. Pierwszym jest pianino, które brzmi tak. A drugim są stringsy, które brzmią w ten sposób. Także zacznę sobie od zrobienia melodyjki w pianinie. I najpierw zwiększę sobie też BPM-y do jakoś tak 190, myślę. To będzie dobre położenie. W helpersach sobie ustawię tutaj minor harmonic i powiedzmy skalę dH, tak będzie ok, myślę. No i buduję podstawowe akordy, zaczynając od naszej nuty. Żeby skrócić nutę do naszej siatki, korzystam sobie ze skrótu Shift plus D. To właśnie skraca nam do tego, tak jak mamy ustawione. Dodaję bass note do naszej melodii, do naszych akordów. I teraz sobie dodam jakąś top melodię, którą później jeszcze zmienimy troszeczkę. Tutaj zamieniam miejscami te dwie nuty, żeby pasowały nam też z tymi dolnymi. Okay, i naszą melodię w pianinku podstawową już mamy. Teraz możemy sobie przejść do stringsów. I tutaj tak naprawdę możemy zagrać akordy, które już mamy. To będzie na pewno dobrze brzmiało. W sumie to najszybciej będzie przekopiować to po prostu z pianina. Thank you.
Myślę, że możemy sobie tutaj przyspieszyć troszeczkę naszą melodię, więc między tymi notami dodamy jeszcze takie dodatkowe, które po prostu nadadzą nam tego fajnego rytmu. Staram się też unikać tego, żeby te same nuty były obok siebie, czyli nawet jakby mi pasowało, powiedzmy, w tej czwórce, żeby ostatnia nuta była a hashtag, to tego nie robię, żeby po prostu nie grała ta sama dwa razy pod rząd. I żeby nasza melodia teraz naturalnie brzmiała, to sobie zaznaczam wszystko Ctrl-A i klikam Alt-R i sobie tutaj głośności troszeczkę randomizuję, żeby po prostu wszystko brzmiało tak losowo. A jak coś mi nie pasuje, to mogę sobie w każdym momencie podgłośnić, przyciszyć. Okej, myślę, że możemy teraz skorzystać z paczki, którą wam podrzucam w opisie. Najpierw sobie wrzućmy ten bas taki detroitowy. Tutaj wyłączamy już loop points i sobie ustawiamy taki kwadracik, żeby nuta nam grała tylko w momencie, kiedy przytrzymujemy klawisz, czy tam na długość taką, jaką ustawimy nutę. Czyli na przykład klikam sobie teraz nutkę. Chociaż może to jest słaby przykład, więc o, dłuższy sample weźmiemy i to jest tak. Przytrzymuję, puszczam i wtedy przestaje nam grać. Bas ustawiamy zgodnie z tutaj naszą linią basową, czyli mamy tutaj D hashtag, potem jest B i na końcu A hashtag. No i ustawiamy sobie jakiś pattern, który będzie nam się podobał. Thank you.
klap. Myślę, że ten się nada. Tutaj sobie przesuniemy sample start, żeby na pewno grało nam wtedy, kiedy ustawimy. I też użyję normalize, żeby wyrównało nam głośność. Do tego hi-hacik. Tutaj najpierw sobie ułożymy prosty, two-stepowy pattern, a potem dodamy odwrócone nuty. Myślę, że to będzie bardzo fajnie brzmiało. Także, żeby zrobić sobie odwrócony samplek, no to sklonuję sobie ten nasz sample i następnie tutaj kliknę reverse i zmienię tutaj długość, czyli length, na to, żeby po prostu szybciej nam się ten sample zaczynał. Będzie nam od razu uderzał praktycznie, kiedy... Ctrl-B klonuje sobie nutki, żeby szybciej to po prostu ustawić. I teraz przytrzymując prawy na głośnościach tutaj, zrobię taki podjazd i będzie to fajnie brzmieć. A jeżeli chcemy sklonować kilka nutek naraz, no to sobie zaznaczamy i klikamy Shift i lewy i to nam zadziała. Ja to sobie ten podjazd troszeczkę zwiększę. Myślę, że mogę sobie to przekopiować tutaj dalej. Teraz między klapy dodam sobie snare. Jeszcze nam on przyspieszy bardziej naszą perkusję. Zwykły hi-hat drum troszeczkę do lewej strony, a otwarty do prawej. I ustawiłem w taki pattern nasz otwarty hi-hat. Myślę, że możemy teraz dodać tę detroitową perkusję, także mamy tutaj cowbell. Mamy ten taki bell, na początku sobie go damy. No i zaraz zobaczymy, co tam jeszcze. Ogólnie jeszcze do pianinka sobie dorzucę reverb i delay. Bez efektów to by było tak. A z niej będzie w ten sposób. Delikatna różnica, ale myślę, że fajnie nam tutaj to da.
Okej, okay, teraz dodałem sobie troszeczkę tutaj dźwięków perkusji. Jeżeli chciałbym je wrzucić od razu wszystkie na tutaj nasz mikser i inne rzeczy też, to sobie zaznaczam. Klikam odkąd chcę zacząć sobie opisywanie i tutaj Ctrl, Shift i L i wszystko mi opisze i przypisze do odpowiednich slotów. Przekopiuję sobie teraz te wszystkie elementy. Okej, no i teraz najważniejsza rzecz we wszystkich bitach, czyli 808 i kick. Ja sobie skorzystam z tego sampla najprawdopodobniej. I ogólnie nie chcemy, żeby jednocześnie grał nam 808 oraz ten bas, bo po prostu będą się wzajemnie wykupywać. Także na razie sobie go tutaj wyciszę. No i ułożymy sobie 808. Możemy w sumie zacząć od tego, który mamy, to znaczy tego basu, tylko tutaj sobie zaznaczę wszystko, kliknę Ctrl-L, żeby przedłużyć te nuty, żeby siebie dotykały. No i zobaczmy, jak to brzmi. Tutaj na końcu sobie dodam roll, który dam jeszcze oktawę wyżej. Fajnie nam to przyspieszy jeszcze bardziej te perkusje. Przekopiuję sobie to i po prostu ustawię do odpowiednich nut. Ok, dodam od razu kick. Ten jest moim ulubionym, więc z niego skorzystamy sobie. Use loop points wyłączamy. I zrobimy sobie sidechain również, więc po prostu tutaj zaznaczamy sobie sidechain to this track. Ja lubię sobie korzystać z Kickstarta do tego, więc zmieniam tutaj na audio. Zmieniam mix na jakoś 60%, żeby też nie był to taki mocny sidechain. Daję to w lewo. I tutaj ustalamy, jakie herce ma nam obcinać. Jakie częstotliwości, więc to około 150 jest takim dobrym miejscem, żeby środka 808 nam nie obcinało, ale ten dół tak. No i tutaj jeszcze sobie ustawiamy nasz sidechain na kick. No i sobie wrzucimy kicka. Ja lubię ogólnie dawać kick niżej niż na UTC, bo wtedy moim zdaniem lepiej on brzmi. Także w sumie przekopiujemy sobie 808, damy na kick, użyjemy Shift D. No i tutaj możemy sobie
Nawet jeszcze na mniejszy troszeczkę. O, coś takiego. No i zobaczmy, jak to leci. I kika damy sobie w mono, żeby nam grał po prostu tak po środku i nie zajmował nam miejsca w stereo. Jeszcze sobie wypróbuję inne sample 808, może będą lepiej brzmiały. Myślę, że możemy przejść sobie do aranżu, także rozdzielamy nasze wszystkie traki, sobie teraz zaznaczamy. Pierwszy i ostatni z shiftem. Możemy sobie przeciągnąć. Ja lubię, kiedy tutaj wszystkie moje elementy są tej samej długości, więc sobie to wydłużę. Przytnę. No i to, co niepotrzebne, wykasuję. No i teraz musimy to jakoś sobie ustawić w odpowiedni sposób. Także zaczniemy sobie, myślę, od samego pianina i damy ten bel tutaj. Przecież może stringsy też będą fajnie brzmiały. I tutaj refren możemy sobie zacząć bez stringsów, albo zrobimy sobie jeszcze jeden pattern, w którym po prostu obniżymy je o oktawę. Chociaż chyba one lepsze będą po prostu tutaj na naszej zwrotce. Refrenik. Tutaj zrobimy zwrotkę taką 16-barową. Zaczniemy sobie od tego basu. Tutaj damy 808 i skończymy też basem. Tutaj skopiowałem nuty, w ten sposób, że zaznaczyłem sobie. Kliknąłem z shiftem lewym i teraz Ctrl i strzałka w dół, więc ta top melodia stworzyła nam się oktawy niżej. Bo troszeczkę brakuje mi tutaj w pewnym miejscu częstotliwości i ten beat brzmi tak pusto, także dodaję sobie coś takiego i mam nadzieję, że to nam fajnie to wypełni.
Jednak po prostu stworzę sobie kolejny pattern i z niego skorzystamy w refrenie, żeby się odróżniał nam, to znaczy skorzystamy sobie w zwrotce, żeby nam się odróżniał od refrenu i po prostu te top melodie damy niżej. Okej, i tak będzie wyglądał właśnie refren i zwrotka. Jeszcze, żeby fajnie sobie budować napięcie, dodamy risery. Okej, i myślę, że możemy sobie zrobić ciekawe intro. Dodamy sobie efekt Growth Beat. I żeby na przykład zrobić to tylko na tych dwóch trackach, to sobie je zaznaczymy. I teraz wybieramy sobie jakiś kanał inny, na przykład ten. I dajemy Route to this track only. I teraz tylko te tutaj nam tracki będą pobierały efekty z tego kanału. Więc damy sobie Growth Beat. I weźmiemy sobie taki mój preset do halftime'a, czyli będziemy mieli spowolnienie i dzięki temu gate'owi nie będziemy mieli tych takich kliknięć, które często się pojawiają. Dodamy sobie jeszcze taki pattern i na niego jeszcze narzucimy kolejny. A z tego sobie weźmiemy tylko tę część. I teraz brzmiałoby to w ten sposób. Teraz, żeby w odpowiednim momencie sobie to wyłączyć, tutaj tworzymy sobie, albo korzystając z tego, to nam będzie zmieniało głośność, to w sumie będzie lepsze akurat w tym przypadku. A jakbyśmy chcieli po prostu włączać i wyłączać efekt, to korzystamy tutaj z tej kropeczki. I teraz będzie to tak. Myślę, że tutaj jak będzie nam się już kończył beat, czyli w tym miejscu, zrobimy sobie znowu te efekty z intra, tylko jeszcze z perkusją. Także ja to szybko ogarnę i widzimy się za chwilę. Okej, także moje efekty są gotowe. Jeszcze przed tym outrem postanowiłem sobie dodać coś takiego. Więc przyciąłem sobie tutaj bar. I po prostu skopiowałem go w to miejsce, a na końcu jeszcze go przyciąłem i skopiowałem ponownie. Tylko tutaj trzeba pamiętać, żeby tą część sobie wrócić z powrotem, żeby nam dobrze melodia grała. I z efektami brzmi to w ten sposób. Jeszcze sobie dodamy tutaj, żeby nam się ten bicik od tego momentu przyciszał. No i na koniec wrzucamy naszego taga. Jeszcze myślę, żeby ten bicik jednak podnieść tak do 200 bpm, będzie lepiej brzmiał. Także no, tak wygląda nasz cały beat. No i przesłuchajmy go sobie teraz. Jeszcze w trakcie słuchania będę zmieniał troszeczkę tutaj nasz aranż, żeby ciekawiej brzmiały zwrotki i może jakieś pauzy w refrenie czy coś, zobaczymy.
Dobra, nasz cały bicik jest gotowy, także dzięki serdecznie za oglądanie i miłego produkowania. Siemanko.